Zakupy zrobione, czas na gotowanie. W dzisiejszym programie szakszuka, a składniki jakich będziemy potrzebować to pomidory, papryka, czosnek, papryka ostra, jajka, rukola, masło, oliwa, sól, pieprz. Słuchajcie, jest to bardzo proste danie. Zaczynamy od ustawienia patelni. Następnie smażymy całość na oliwie, czyli około 2 łyżek oliwy. I do tego masło. Dorzucamy masło, czekamy aż nam się to wszystko rozpuści. Następnie dodajemy drobno pokrojony czosneczek. Czosnek mamy pokrojony, masełko nam się jeszcze nie rozgrzało. Następnie bierzemy paprykę, wyciągamy białą część jak i gniazda. Pamiętajcie, cały czas trzeba jednym okiem kontrolować oliwę z masłem, aby nam się nic nie przypaliło. Ok. I następnie paprykę kroimy sobie w drobniejszą kostkę. Czyli mniej więcej taką. I to samo. Teraz dodajemy paprykę. I smażymy około 2 minut. Następnie otwieramy sobie pomidory i zalejemy całość pomidorami. Gotujemy, czyli redukujemy sos i na sam koniec będziemy doprawiać. Zalewamy pomidorami. Papryka ostra. Do tego sól. I pieprz. Słuchajcie, no już wszystko odparowało, czyli tak jak mówiłem, 3 minuty. Ja Wam pokażę, jak podać jedną porcję, czyli na szkole sobie taką małą patelenkę. I w środeczek wrzucamy. Pięknie. Czyli za 3 minuty, jakie już będą gotowe. Bagietka już się zapiekła. Słychać, że gorąca. No i czekamy tylko na jajeczko. Słuchajcie, bagietki nie będę kroił, bo jest gorąca, więc fajnie można porwać. Położymy sobie tutaj pieczywko. No. Słuchajcie, 3 minuty minęły. Ściągam. Jeszcze gorące. Do tego jakąś rukolkę tutaj. Wow. I danie mamy gotowe. Także jak jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Pola Marketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach.